Witam w drugim odcinku naszych paschalnych spotkań. Pozostajemy nadal w raju. Posłuchajcie. Do niewiasty Bóg powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci. Ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść. Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła. A przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: „Oto człowiek stał się taki, jak my, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał te ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów. I połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. W tym fragmencie, trudnym fragmencie, bo mówiącym o bardzo przykrych konsekwencjach, które spadły na ludzi po przekroczeniu zakazu Boga, tutaj już pada konkretna nazwa anioła. Jest mowa o cherubach. Pseudo-Dionizy Areopagita, kiedy tworzył swoją hierarchię anielską, to właśnie to określenie wpisał w dziewięć chórów i określił nim aniołów, którzy są bardzo blisko Boga, zaraz po serafinach. Cherubowie pojawiają się wielokrotnie w Starym Testamencie, także jako ci, którzy opiekują się arką, czyli czymś naprawdę najświętszym miejscem przebywania Boga. I w takim kontekście też pojawiają się właśnie w dzisiejszym fragmencie. Kiedy słyszymy dzisiejsze słowo, to jest tam mowa właściwie o dwóch drzewach. Może sobie na co dzień nie zdajemy z tego sprawy, albo o tym nie pamiętamy, że Bóg, kiedy dał Adamowi miejsce w raju, to powiedział, że ze wszystkich owoców, może zrywać, może korzystać, ale w środku ogrodu jest drzewo poznania dobra i zła, z którego owoców zrywać nie może. Ale też w środku ogrodu rosło drugie drzewo drzewo życia. Teolodzy widzą tę prawdę w ten sposób, że człowiek z natury swojej był śmiertelny. Ale zrywając owoce z drzewa życia, Bóg w sposób nadprzyrodzony utrzymywał człowieka przy życiu. Jeśli spojrzymy na to w ten sposób, to możemy rozjaśnia nam się sytuacja, o co chodzi z tym, że człowiek musiał opuścić raj. Dzisiaj padają właśnie te słowa, że Bóg wydalił człowieka, że go wygnał. Bardzo często jest to interpretowane jako boża kara. Ale jeśli przeczytamy to dokładnie, to usłyszymy, że powodem, dla którego człowiek musi opuścić raj, jest to, żeby nie zerwał owoców z drzewa życia. I cherubowie też nie stają na straży raju, dlatego, żeby bronić dostępu do Boga, ale żeby bronić dostępu do drzewa życia. Co by się stało, gdyby człowiek. W takim stanie, do jakiego się doprowadził y, po, po upadku swoim, zerwał owoc z drzewa życia. Utrwaliłby ten stan. Bóg nie chciał tego. Miał dla człowieka lepszą wieczność. Wiedział, że y, może jeszcze pięknie żyć, że jest lekarstwo na to. Żeby cieszyć się życiem, żeby nie doświadczać tych trudnych konsekwencji grzechu, które na ludzi spadły, które też nie były karą, tylko były po prostu wzięciem odpowiedzialności i przyjęciem konsekwencji za to, co ludzie zrobili. Chciałabym, żeby to nam zostało po tym odcinku, że Bóg, nawet jeśli przez lata było nam przekazywane, że jest właśnie tym groźnym, karzącym, to w ten sposób okazuje nam miłosierdzie, że niedopuszczenie, żeby człowiek zerwał z drzewa życia, owocu, wtedy jest aktem miłosierdzia. Konsekwencjami dla kobiety yy, przejścia, yy, wyjścia z raju yy, były trudy związane z jej yy, rodzeniem, z przekazywaniem życia. Także z relacjami, ponieważ ona ze swoimi wszystkimi pragnieniami miała odnosić się do męża i nie znajdować zaspokojenia w tych relacjach. Mężczyzna natomiast miał doświadczać braku satysfakcji z wykonywanej pracy, doświadczać trudu utrzymania się przy życiu. Pomimo tego, że życie miało stać się dla pierwszych ludzi bardzo trudne, to jednak Bóg ich nie unicestwił. Pozwolił im żyć. Na to wskazuje też imię, które nadaje Adam swojej żonie Ewie. To imię znaczy żyjąca. Ewa stała się matką wszystkich żyjących. Wiemy, że później mieli ze sobą trzech synów. Chociaż, kiedy myślimy o tej całej scenie, to warto też. Nie przywiązywać się do tego, że to była tylko dwójka ludzi, ponieważ jest tam też użyta liczba mnoga, co może wskazywać na to, że pierwszych ludzi było dużo więcej. Wiemy, że te pierwsze księgi, zapisy tych wydarzeń są bardzo symboliczne, ale to, co jest najważniejsze, to, że Bóg jest tym, który daje życie, który pozwala żyć, który jest miłością która rozlewa się i życie przekazuje. Bóg już w tych stawiając strażników drzewa życia, czyli cherubów, daje też pewne wskazówki, jak to życie, jak do tego życia wrócić. Aniołowie nieustannie adorują Boga. To jest ich stałe zadanie, nie mają z tym żadnego problemu. My kiedyś też będziemy mogli robić to bezproblemowo. Teraz nas to bardzo dużo kosztuje, żeby umieć tak się skupić, być tak uważnym. Jednak w Apokalipsie czytamy, że Bóg zwycięzcy da skosztować z drzewa życia. Takim drzewem życia i owocem z niego jest sam Chrystus, który umierając na krzyżu daje nam. Siebie na pokarm. I to właśnie Eucharystia na dzisiaj jest dla nas pokarmem na życie wieczne. Kiedy przychodzimy na nią, karmimy się chlebem Eucharystycznym, spożywamy chleb życia. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy zatrzymali się na kilku kwestiach, zadali sobie takie pytanie. Czego ja oczekuję od moich relacji? Czy nie mam zbyt wielkich oczekiwań. Od tych, którzy są mi najbliżsi? Czy przypadkiem w jakiś trudny sposób nie próbuję sobie zaspokoić swoich głodów, które mam w sobie, wiem, że je mam? I pytanie, jaki jest mój obraz Boga? Czy widzę go jako karzącego, jako sędziego, który właśnie wypędza mnie i oddziela mnie od tego, co byłoby dla mnie dobre i przyjemne? Czy jestem w stanie przyjąć Boga, który jest miłością, chociaż ta miłość nie zawsze wygląda tak, jakbym tego oczekiwała.